pytań zadać. A zatem zaczynamy. Prezentacja, jak już powiedziałem, dotyczy programu partnerskiego. Jesteśmy w firmie Skyward Community. Firma zajmuje się technologią, wdraża technologię transportu strunowego, czyli tak zwanego drugiego poziomu. I też daje tak naprawdę możliwość nam zarobienia w dwojaki sposób. Między innymi poprzez inwestycje w udziały zakładowe, ale też poprzez zapraszanie ludzi do biznesu, polecanie tego bardzo dochodowego tematu i dzięki temu możemy w programie partnerskim zarobić dodatkowe pieniądze. Jakie to są pieniądze, to za chwilę. Może kilka słów o sobie. Nazywam się Mariusz Duczmański. Przez wiele lat prowadziłem działalność finansową i właściwie nadal ją prowadzę, aczkolwiek nie w Polsce. Usługi online od 2012, inwestorem i partnerem czynnym. Jestem od 2016 roku, jeśli chodzi o firmę Skyward Community. Natomiast rok temu skończyliśmy szkolenie, bardzo ciekawe szkolenie z grupą Polaków i ludzi z całego świata właściwie. Tak zwane szkolenie 3D Coaching Business dla ambasadorów. Mieliśmy okazję ukończyć to szkolenie w Dubaju, w wyjątkowym miejscu. Jako pierwsza wycieczka też również odwiedziliśmy nasz poligon doświadczalny, czyli to centrum innowacji, które jest zbudowane w tej chwili właśnie w Szarży. Tu dosłownie kilka zdjęć, właśnie migawek z tego wydarzenia, które pewnie już widzieliśmy na wcześniejszych prezentacjach. A zatem przechodzimy do planu programu marketingowego. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. I tak naprawdę zobaczymy, tak naprawdę inwestycje to są dla każdego. Ponieważ możemy rozpocząć inwestycje od $25, jeśli chodzi o możliwość inwestowania w ratach, lub jednorazowo $50. Partnerski Skyward Community, partner Skyward Community otrzymuje procent wkładu inwestorów, którzy rejestrują się za pośrednictwem linku polecających. I teraz tak, jeśli chodzi o linki, to po zarejestrowaniu się z linka osoby, która nas zaprosiła do biznesu, wchodzimy w zakładkę dla partnerów, następnie w zakładkę narzędzia i pojawia się nam taka strona. Na tej stronie mamy kilka linków referencyjnych. Dosłownie dwa zdania na temat tych linków. Dwa dotyczą między innymi technologii bardzo szerokiego opisu, łącznie z certyfikatami, dyplomami i wieloma innymi rzeczami. I drugi dotyczy link typowo dla inwestorów. Jeden jest o technologii, drugi dla inwestorów, czyli informacje, które tak naprawdę powinny nam pomóc przekonać każdego, że jest to bardzo dobry biznes. Tutaj jeszcze jest taka informacja, coś, co z czym powinien zapoznać się każdy partner. Takie dodatkowe informacje dla nas w pigułce. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliśmy, warto sobie wejść w zakładkę dla partnerów, narzędzia partnera i między innymi oprócz linków zobaczymy dwie zakładki, między innymi coś, z czym powinien się zapoznać każdy. I co jest bardzo ważne, ostatni link na tej stronie to jest link bezpośrednio do rejestracji. Czyli jeśli takiego linka komuś podamy, to nie otworzy mu się strona z informacjami, czy to o technologii, czy też o strona dla inwestora, informacjami, które właśnie typowy inwestor powinien uzyskać informacje, ale właśnie z tego ostatniego linka, tak zwanego Go, otworzy nam się bezpośrednio strona do rejestracji. Jest tam prosta rejestracja, podstawowe dane. Jak klikniemy zarejestruj, dostajemy na maila link aktywacyjny, musimy go potwierdzić i wtedy dokonujemy reszty rejestracji, czyli wypełniamy pozostałą część formularza. Bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o tą zakładkę dla partnerów i narzędzie dla partnera,
to za pierwszym razem musimy zatwierdzić taki właśnie regulamin. On składa się tam chyba z 8 czy 10 stron. Musimy kliknąć każdą stronę po kolei, odkliknąć, kliknąć i wtedy dopiero za pierwszym razem, jeśli to jest nowe konto, pojawią nam się linki polecające. Ale musimy po prostu zatwierdzić regulamin dla partnera, regulamin programu partnerskiego. Więc to jest bardzo ważne. Przejdźmy dalej. Statusy partnera, one składają się z kilku stopni. Te pierwsze one są stosunkowo łatwe do uzyskania, bo tak naprawdę jeśli pracujemy my sami, czyli inwestujemy we firmie jakieś tam pieniądze, to jeśli też polecamy w jakiejkolwiek formie, czy to znajomym, czy poszukujemy faktycznie inwestorów, czy osoby, które być może mają jakieś struktury, to są bardzo pożądane osoby, które możemy wprowadzać właśnie do tego biznesu, ponieważ wtedy bardzo fajnie nam biznes się rozwija, jeśli chodzi o prowizje partnerskie. I pierwszym takim stopniem w programie partnerskim jest właśnie stopień partnera. Co ciekawe, nieraz ludzie pytają się, czy muszę osobiście sam zainwestować środki w Skyward Community, aby otrzymać prowizję. Odpowiedź brzmi nie. Zdarza się tak, naprawdę są to sytuacje losowe. Ktoś zaczyna tak naprawdę od zera, nie ma środków, ale ma chęci do pracy, ma jakieś kontakty, ma znajomości, ma zaparcie do pracy, więc u nas we firmie może solidnie popracować i dostać solidne wynagrodzenie, nie mając na początku własnej inwestycji. A zatem partner to ktoś, kto jest zarejestrowany, podpisał umowę o współpracy partnerskiej w gabinecie osobistym. Od tego momentu może otrzymywać odsetki do czterech poziomów. Pierwszy poziom jest to 15%, drugi 4, 2, 1. Czyli tak naprawdę każdy, bez względu na to, czy inwestuje we firmie, czy nie, może zająć się aktywnie polecaniem programu partnerskiego firmy Skyward Community. Następnie kolejny punkt to w programie partnerskim to jest konsultant. Kto to jest konsultant? Otóż status osiąga partner, którego suma własnych inwestycji wynosi zaledwie 100 dolarów. Natomiast pierwsze pokolenie, czyli osoby bezpośrednio zaproszone do współpracy, to przynajmniej dwie osoby. Każda z tych osób musi mieć zainwestowane minimum, czyli włożone fizycznie już 100 dolarów. Suma łączna naszych inwestycji plus tych dwóch partnerów lub więcej, oczywiście, jeśli już ich mamy, musi wynosić minimum 300 dolarów i wtedy mamy status partnera. Tutaj się zmienia jedna rzecz. Widzimy, że dzięki statusowi konsultanta, bo mówiłem o partnerze, statusowi konsultanta, mamy dodatkowy jeden poziom. Czyli jak mieliśmy tutaj na początku jako partner cztery poziomy, uzyskawaliśmy dochody z programu partnerskiego, to tutaj w momencie, kiedy mamy tą kwalifikację, własna inwestycja 100 dolarów plus dwóch partnerów, którzy minimum zainwestowali 100 dolarów, łączna inwestycja 300, osiągamy tak naprawdę status konsultanta i w tym momencie mamy pięć poziomów. 15, 5, 3, 2, 1%. Na piątym poziomie otrzymujemy od kwoty zainwestowanej przez tych partnerów. Status lidera. Ten status osiąga partner, którego suma własnych inwestycji wynosi minimum 200 dolarów. I pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej 3 osoby, każda z których zainwestowała nie mniej niż 200 dolarów. To jest warunek absolutny. My osobiście minimum 200 dolarów, trzy osoby bezpośrednio zaproszone minimum 200 dolarów. Oczywiście tych osób bezpośrednio zaproszonych może być więcej, mogą też mieć sumy inwestycji mniejsze, ale warunek, aby być liderem, trzeba mieć 200 dolarów własnej inwestycji plus po 200 dolarów trzech partnerów bezpośrednio. Suma inwestycji wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem naszej inwestycji musi wynosić co najmniej 2000. A zatem, jeśli byśmy mieli tylko trzech partnerów i nic więcej na ten moment, i każdy by zainwestował tylko 200 dolarów, to mamy 600 dolarów.
i my byśmy mieli tylko 200, to jest 800. I w tym momencie oczywiście statusu lidera nie mamy. Musielibyśmy osobiście doinwestować do tych 600. Łącznie nasza inwestycja musiałaby wynosić 1400. Razem 2000 i w tym momencie uzyskujemy od firmy status lidera i dzięki temu sięgamy do 6 poziomu w strukturze, która nam się buduje. Master. Tutaj powiedzmy, ten poziom można też stosunkowo łatwo uzyskać. Troszeczkę trzeba popracować, poważnie się jak gdyby zaangażować w polecanie, budowanie struktury, zapraszanie inwestorów do firmy, ponieważ status ten osiąga każdy, którego własna inwestycja wynosi minimum 1000 dolarów. Musimy mieć w strukturze 3 partnerów na pierwszym poziomie, którzy uzyskali status lidera. I teraz każdy, z których zainwestował nie mniej niż 200, a suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 5000. A zatem jeśli mamy 3 liderów, którzy mają minimalne inwestycje, 3 liderów, ich inwestycja to 600, to nasza tak naprawdę musiałaby wynosić 4400, abyśmy uzyskali status mastera. I to jest minimalny warunek. Chyba że faktycznie mamy więcej osób na pierwszym poziomie, które zainwestowało więcej, na przykład 500, 1000 dolarów, jakieś tam sumy zainwestowało, ale jeszcze nie mają statusu lidera, to ta suma osób z pierwszego pokolenia, z pierwszego poziomu oczywiście liczy się nam do statusu mastera, ale musimy dodatkowo mieć tych 3 liderów plus nasi partnerzy z pierwszego poziomu, ich kwoty inwestycji też się liczą do tych 5000 plus nasza inwestycja osobista musi wynosić minimum 5000 i wtedy uzyskujemy status mastera. Mam nadzieję, że to na ten moment jest zrozumiałe. Co się tutaj dzieje? Jak widzimy, sięgamy do 9 poziomu w strukturze przy statusie master. Ta prowizja jest już dosyć wysoka, ponieważ już na drugim poziomie mamy 7%, 5, 4, 3, 2, 1,5% na 9 poziomie. I teraz przechodzimy do eksperta. Tutaj zaczynać będzie się dziać fajnie od eksperta, właściwie to od top eksperta, bo te dwa szczególnie ostatnie poziomy. Natomiast tak, ekspertem zostaje osoba, która musi mieć zainwestowane minimum 5000 osobiście. I teraz to, co tu widzimy na tym zdjęciu po prawej stronie. Może wezmę strzałkę, będzie łatwiej pokazywać. I teraz tak, musimy mieć zainwestowane osobiście 5000 i teraz tak, pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej 3 partnerów mających status mastera. Master, dwaj z których znajdują się na pierwszym poziomie i teraz tak, dwóch partnerów musimy mieć, tych masterów musi mieć na pierwszym poziomie, czyli tak tutaj widzimy w tym grafiku jest 2 masterów na pierwszym poziomie. Ale trzeci może znajdować się na dowolnym poziomie, ale w całkowicie innej, niezależnej od nodze linii. Czyli mamy tutaj trzeciego partnera, który nasz bezpośredni jeszcze nie został masterem, ale ma partnera, który popracował mocniej, więcej i zdobył status mastera. I tak naprawdę na drugim poziomie jest master, więc my, co to dla nas oznacza? My jako master z poziomem, z kwalifikacją mastera, w momencie kiedy zdobywamy trzeciego mastera i łączna suma inwestycji wynosi minimum 10 tysięcy, nasza plus tych bezpośrednio zaproszonych partnerów, plus mamy 3 masterów, w tym momencie uzyskujemy status eksperta. Może jeszcze raz króciutko. Ekspert, osobiście musimy zainwestować 5000, musimy mieć 3 partnerów mających status mastera,
Dwóch musi być bezpośrednio pod nami, trzeci może być dalej w odnodze, ale niezależnej, całkowicie oddzielnej nodze. I teraz, jak czytamy tutaj na tym opisie, suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 10 tysięcy dolarów. A zatem, jeśli byśmy my mieli 5 tysięcy, to partnerzy na pierwszym poziomie, tu akurat jest trzech na tym zdjęciu, natomiast zakładamy, że ktoś, kto chce ubiegać się o status eksperta, to faktycznie pracuje i tych partnerów na pierwszym poziomie ma często dużo więcej. Więc ci partnerzy na pierwszym poziomie, jeśli my mamy 5 tysięcy, ich suma inwestycji musiałaby wynosić minimum 5 tysięcy, żeby łączna suma wynosiła 10 i wtedy uzyskujemy status eksperta. Co nam to daje? Daje nam to, że sięgamy w tym momencie do 20 poziomów. Naprawdę to już jest fajna rzecz. Do 20 poziomów w programie partnerskim, jeśli chodzi o prowizję. I co zauważamy, jedną zmianę, to na pierwszym poziomie, widzimy tutaj, zamiast 15% uzyskamy 16%. Idźmy dalej. Top ekspert. Top ekspert dodatkowo otrzymuje jeszcze pewne wynagrodzenie. Może zacznijmy od samej kwalifikacji. Widzimy, że ekspertów musi być trzech, tak samo jak w wypadku eksperta, jeśli chodzi o jego kwalifikacji. Top ekspert musi mieć trzech ekspertów, dwóch bezpośrednio zaproszonych i jeden na dowolnym poziomie, ale całkowicie niezależnej linii. I teraz tak, top ekspert musi mieć zainwestowane minimum 10 tysięcy osobiście. W skład jego struktury wchodzi co najmniej trzech partnerów mających status właśnie eksperta, dwa z których znajdują się na pierwszym poziomie, a trzeci z nich może być w dowolnym poziomie, ale w innej gałęzi, o czym już wspomniałem. Suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia, czyli osób bezpośrednio zaproszonych, z uwzględnieniem inwestycji własnych, powinna wynosić co najmniej 30 tysięcy. A zatem, jeśli my mamy 10 tysięcy, to osoby bezpośrednio zaproszone z uwzględnieniem tych ekspertów, między innymi, ich suma musiałaby wynosić 20 tysięcy. Czyli nasze 10 plus ich 20, w tym momencie mamy kwalifikację 30 tysięcy i uzyskujemy status top eksperta. I teraz top ekspert uzyskuje prawo do comiesięcznych, tak zwanych top bonusu. Oczywiście musimy uzyskać pewną kwalifikację. W wysokości ten bonus może sięgać do 1500 dolarów miesięcznie, aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z Twojej struktury, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top eksperta lub partnerów wyższych rang, musi wynosić ponad 5 tysięcy. Czyli to jest ten obrót miesięczny. 5 tysięcy w danym miesiącu mamy. Obrót struktury, już może pokażę tutaj tą strzałką. Zakładamy, że tych partnerów mamy dużo więcej, zaproszonych bezpośrednio, ale ten obrót naszej struktury, z całej oczywiście struktury, tutaj musiałbym jak gdyby wziąć pod uwagę cały ten diagram. Z pominięciem, gdyby się okazało, że gdzieś tam w strukturze mamy top eksperta, to jego linia, natomiast tak to w takim wypadku suma, gdyby wkładu w danym miesiącu 5 tysięcy, 10, 20 liczy nam się do bonusu. Mając status top eksperta, jeśli na przykład mamy obrotu 20 tysięcy w całej strukturze, z pominięciem oczywiście tych linii, tych partnerów, którzy uzyskali status top eksperta i mają partnerów od siebie, to jak gdyby ta część tam się odcina od tego obrotu. Natomiast tutaj w tym wypadku, w tym przykładzie tego nie ma, więc cała struktura musiałaby mieć obrót 20 tysięcy w danym miesiącu, aby uzyskać dodatkowo, oprócz niezależnie otrzymanych prowizji do 24 poziomów, dodatkowo dostaje bonus 1500 dolarów. Lub jeśli obrót był w wysokości 10 tysięcy, no to w tym momencie uzyskuje 800,
lub przy obrocie 5000 dodatkowo $500. Pamiętajmy, że jest to dodatkowa prowizja, niezależnie od prowizji, od bonusów, które uzyskujemy w tym wypadku do 24 poziomów. I zobaczymy jeszcze ostatni poziom, Sky Expert. Tutaj dochodzi nam, jak widzimy, jeden top expert, czyli już nie trzech, ale czterech. I oczywiście te obroty tutaj, wymagania są dużo wyższe. Ten status osiąga partner, którego suma własnych inwestycji musi wynosić minimum $20 000. W skład jego struktury wchodzi co najmniej czterech partnerów mających status top expert. Dwaj znajdują się na pierwszym poziomie, a inni mogą być w dowolnym poziomie, ale w innej gałęzi. I suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie, czyli osoby bezpośrednio zaproszone przez nas, suma ich inwestycji musi wynosić co najmniej 90 tysięcy. Więc jeśli my na przykład w naszym wypadku byłoby to 20 tysięcy, to suma inwestycji partnerów bezpośrednio zaproszonych z uwzględnieniem tych top ekspertów musi wynosić minimum 70, bo 70 plus nasze 20 daje nam wymóg 90 tysięcy i mamy ten status Sky Expert. I teraz tak, Sky Expert uzyskuje prawo do comiesięcznego top bonusu w wysokości do $2000. No i wymóg jest taki. To jest bardzo ważna uwaga, aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z Twojej struktury, czyli całej, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top expert lub partnerów wyższych rang, czyli na przykład Sky Expert, musi wynosić ponad $10 000 lub 30, jeśli chcemy otrzymać pełen bonus 2000. Czyli tutaj mamy bardzo mały ten, tą grupę, ten diagram pokazany, bo tak naprawdę jest dosłownie kilka osób, ale w tym wypadku odciąłaby się nam noga ta, odcięłaby się nam noga tutaj ta i odcięłaby się nam noga również od początku, no i odcięłaby się nam noga ta, od top eksperta w górę. Oczywiście przy tym poziomie często jest tak, że tych partnerów jest ileś 10 lub nawet jeszcze więcej, ale tutaj na tym prostym obrazku pokazane jest tych kilku top ekspertów, gdzie ich prowizja, ich jak gdyby obrót i ich struktur nie jest liczony do obrotu Sky Experta. I teraz całej tej struktury z pominięciem grup Top Expert musiałby wynosić minimum 10 tysięcy i wtedy mamy bonus $500 lub 30 tysięcy i wtedy bonus jest $2000, niezależnie od tego, ile otrzymamy prowizji z 24 poziomów. Tutaj jest opis po kolei, jakie są te wymagania, natomiast może przejdę do tego opisu, ponieważ bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusu partner, konsultant i lider jest bardzo ciekawy, ponieważ tak naprawdę w momencie, kiedy popracujemy w danym miesiącu, załóżmy, że w danym miesiącu uda nam się, oczywiście w ciągu całego miesiąca, nie, to może być 1, 5, tam 10, 12 czy 15 i tak dalej, pozyskiwać nowych partnerów. I oni kupują pakiety na przykład na raty. Tak jest najlepiej. Na raty kupują pakiety. I teraz w ciągu, załóżmy, miesiąca udało nam się uzyskać, nie wiem, pójdźmy grubo, ponad, załóżmy, 20 partnerów, którzy kupili sobie pakiety na raty. Już nie ma znaczenia w jakiej kwocie. Jeśli tak się stało, to zobaczmy. Bonus za rozwój struktury jest tak. Powyżej 5 mamy 1% więcej. Powyżej 10 mamy 1% więcej. I od 20 tak naprawdę mamy 1% więcej. I co jest ciekawe, że łączna prowizja wynosi w tym momencie nie 15, ale 18%, czyli 3% zyskujemy. I teraz firma nam zwraca, nawet jeśli tych
Pierwszych 10, których tutaj mamy, dostaliśmy za nich 16%. To jeśli zdobędziemy 11, 12, 13, dostaniemy za nich 17, ale za tych wcześniejszych 10 firma nam jeszcze dodatkowo da po procencie do równych 17. Czyli tak naprawdę, jeśli byśmy uzyskali więcej niż 20, no minimum 20 partnerów, bo to jest od 20 mamy, od 20 mamy 18%. Czyli uzyskalibyśmy minimum 20 partnerów, to w tym momencie za wszystkich 20, dostaniemy 18%. Za wszystkich. I to jest coś wyjątkowego. 3% więcej prowizji za rozwój struktury dla osób, które naprawdę chcą popracować. Jest fajna rzecz. Może podsumujmy. Minimalna kwota inwestycji w firmie to jest $50. To jest w tej chwili minimalna kwota inwestycji poza pakietami. Czyli jeśli chcemy kupić jakiś pakiet udziały, ale jednorazowo, bez rat, to jest ta minimalna w tej chwili kwota inwestycji. Kiedyś pamiętamy, jeśli jesteśmy dłużej w firmie, to była kwota $15 nawet. W tej chwili, ponieważ tych pakietów jest coraz mniej, udziałów jest coraz mniej, ta minimalna kwota inwestycji to jest $50. Minimalna kwota wypłaty poza gdyby konto to jest minimum $30. Oczywiście to muszą być zweryfikowani użytkownicy. Wynagrodzenia partnerskie są księgowane wyłącznie na konto bonusowe. I teraz każdy następny status jest nadany automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków. Czyli tak naprawdę, jeśli ten status nawet niezależnie od nas, bo nieraz tak naprawdę my już mamy warunki spełnione, ale gdzieś tam jeszcze kwoty brakuje u kogoś, żeby osiągnął na przykład poziom lidera, nam jednego lidera brakowało i w tym momencie, jeśli go uzyskamy, to logujemy się na konto, patrzymy, a tu mamy status mastera. Się pojawił trzeci lider, na przykład dzisiaj. Więc tak to mniej więcej wygląda. Poziom wysokości wypłaty prowizji to jest 8, do 18% z pierwszego poziomu. Wiemy, że tych poziomów jest aż 24 i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów do firmy. Teraz tak króciutko, co się otrzymuje za odpowiednie statusy. Tutaj od statusu mistrza, mastera otrzymuje się o, może skromny jakiś powiedzmy prezent, bo to jest długopis firmowy. Natomiast już przy statusie eksperta otrzymujemy od firmy $500. Ono jest przeznaczeniem na smartfon. Natomiast ta kwota $500, ona trafia na nasz balans i tak naprawdę to my decydujemy, co z tą kwotą zrobimy. Kolejny status to jest top ekspert. Kwota inwestycji. Przepraszam, kwota bonusu, który otrzymujemy za uzyskanie tego statusu automatycznie wynosi $1500. Dostajemy go też na konto. Od momentu uzyskania tego statusu top eksperta w ciągu 24 godzin pojawi się na naszym koncie $1500 i też z przeznaczeniem na dowolny cel. I ostatni status, który jest, to jest właśnie ten Sky Expert. W momencie uzyskania tego statusu uzyskujemy 2000 na nasz balans. Tak mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ten program partnerski. Może teraz kilka jeszcze informacji, kilka spraw związanych z pewnymi nowościami, które się pojawiały w ostatnim czasie, ale też pod koniec kilka takich technicznych jeszcze spraw, bo wiem, że nieraz partnerzy mają problemy z pewnymi sprawami. No i może kilka zdań na ten temat. Mamy aplikację mobilną od jakiegoś czasu. Dobrze ją mieć we własnym telefonie zainstalowaną, ponieważ tak naprawdę pomaga nam w pracy. Kiedy chcemy działać i współpracować z firmą i budować biznes, to tak naprawdę ta aplikacja zainstalowana w naszym telefonie pozwala nam wykonywać pewną pracę, pokazać pewne rzeczy, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Czy poza domem, na ulicy, w aucie, gdzieś tam staniemy na jakimkolwiek spotkaniu, możemy pokazać pewne pakiety, możemy pokazać pewne wiadomości, informacje, jaką my mamy inwestycję, ewentualnie, czy wiele jeszcze innych rzeczy ta aplikacja nam udostępnia.
Teraz jeśli chodzi o pakiety, tak jak wiemy, w tych pakietach standardowych jest ich jeszcze trochę na naszej stronie. Po zalogowaniu się do naszego back office'u wiemy, że tych pakietów jeszcze trochę jest. I tam najczęściej największy dyskonto wynosi 57 chyba procent, o ile pamiętam, przy inwestycji 150 tysięcy dolarów. 37 chyba procent wynosi maksymalnie przy inwestycji tam chyba od 10 tysięcy dolarów, więc to są jakieś takie większe kwoty, na które nie każdego stać. Natomiast pakiety, jak wiemy, te standardowe, one są dostępne na każdą kieszeń, ponieważ one są już od 25 dolarów zwyż. Tu akurat na tym zdjęciu mamy do 5 tysięcy dolarów miesięcznie inwestycji, ale wiemy, że kwoty również są wyższe. I tutaj widzimy nawet dyskonto przy kwocie inwestycji miesięcznej 5 tysięcy, miesięczna rata, 50 tysięcy kwoty pakietu w dolarach, mamy dyskonto 50. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, co jest na tym właśnie zdjęciu. Jak robiłem to zdjęcie, to było 43 godziny, przepraszam, 43 dni, 9 godzin, tych godzin zostało oczywiście już mniej. Natomiast to dyskonto, jak widzimy, od 15 ono się troszeczkę zmniejszyło. Tam firma jeszcze przedłużyła, natomiast od 15 ono się zmniejszyło. Ono wynosi 1,40 i 1,80. Natomiast są to nadal bardzo atrakcyjne pakiety. I tutaj dobrze jest popracować w tej kwestii, dlatego że, tak jak wspomniałem, 1 do 80 dyskonto przy inwestycji 100 dolarów i tak naprawdę to jest 1200 dolarów całej inwestycji, więc naprawdę nie jest duża kwota, biorąc pod uwagę, jakie kwoty ludzie inwestują i uzyskujemy dyskonto 1,80, to przy standardzie, jakim firma daje na ten moment, pamiętamy, że przy 150 tysiącach dolarów jest dyskonto 57. A tu możemy uzyskać dyskonto 1 do 80 przy inwestycji 100 dolarów, 1200 dolarów. Przy tej tak naprawdę kwocie inwestycji w standardzie najprawdopodobniej mielibyśmy 1/4, mniej więcej 1/4 dyskonta. Więc warto naprawdę to uwzględnić. I teraz dobra wiadomość dla nas, tak troszeczkę jak gdyby pomijając sprawę duplikacji, o tym już ostatnio mówiłem też na jednym z webinarów, odbędzie się już wkrótce, bo za 4 dni międzynarodowy szczyt internetowy, tak zwany MIT, odbędzie się 22 września w Centrum Innowacji w Szarży, czyli tam, gdzie budowane jest między innymi Centrum właśnie Innowacji, całe, jeśli chodzi o Skyway w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wydarzenie łączy pionierskie innowacje z wiodącymi osobistościami i firmami na całym świecie. Mottem jest: odkryj możliwość zainwestowania w najnowocześniejszą technologię przyszłości. Będzie 50 prelegentów, prezentację będzie ją przedstawiać, natomiast uczestnikami będzie 5000 osób z ponad 100 krajów świata i będą również obecni władcy Emiratów Arabskich i ich ministrowie. Więc bardzo, bardzo ważne spotkanie i myślę, że to będzie kolejny zaszczyk do przodu, jeśli chodzi o przyspieszenie naszego biznesu, chociażby całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale tak naprawdę również na całym świecie. Pewnie będzie wiązało się to w krótkim czasie również z podpisaniem wielu kolejnych wielomiliardowych kontraktów, bo mówimy tu o spotkaniu 5000 ludzi z ponad 100 krajów na całym świecie. Ministrowie, osoby odpowiedzialne, decyzyjne w kwestiach inwestycji będą na tym ważnym bardzo spotkaniu. I tutaj taki króciutki film, który właśnie jak gdyby wprowadza to wydarzenie, które będzie miało miejsce za 4 dni. Zobaczmy.
Okej, okay, dokładnie. To było jak gdyby to zaproszenie właśnie na to spotkanie, które będzie udziałem wielu ważnych osób. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczmy to zdjęcie. Bardzo często zdarza się, biorąc pod uwagę liczebność partnerów, grupy partnerskie na całym świecie, to jest już jakieś pół miliarda, bo 500 milionów. Zdarza się, że tak naprawdę albo zablokujemy sobie konto zablokujemy sobie konto poprzez właśnie Google, tą aplikację z kodami. Gdzieś nam telefon zginie, coś się stanie i mamy blokadę. Albo chcemy zmienić jakieś dane osobowe, bo okazuje się, że wszystkie dane osobowe na naszym koncie możemy zmienić. Czy to maila, telefon, czy jeszcze inne rzeczy, bo zdarza się, że się zmieniają te dane, no i należy je zmienić. I wtedy tak naprawdę trzeba przygotować taką kartkę, gdzie jest nasze dobrze, wyraźnie zrobione zdjęcie, gdzie na tym zdjęciu jest dowód osobisty, czytelny dowód osobisty zrobiony na tym zdjęciu. Jak powiększymy, to pewne dane muszą być widoczne. I imię, nazwisko, nazwa firmy Skyward Community i data bieżąca. I taki przygotowany dokument, skan, wysyłamy do firmy z dokładnym opisem prośby, co chcemy zrobić. Jeśli chcemy zmienić maila, to piszemy, że na ten moment na koncie mamy maila takiego, a takiego i po prostu chcielibyśmy po prostu tego maila zmienić na taki, a taki. Czyli konkretnie podajemy, jaki będzie ten mail nowy. No i wysyłamy taki mail z takim dokumentem na adres support, który znajdziemy w kontakcie strony. Więc to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zmianę wszelkich danych osobowych. Bo często ludzie się pytają, co mam robić. Jeśli wyślemy takiego maila, to spokojnie czekajmy na odpowiedź. Czasami to trwa kilka dni, z tego względu, że takich sytuacji może być bardzo dużo. Ludzie są często nieuważni, jeśli chodzi o te kody, Google i tak dalej, i później jest panika. Natomiast tu jest wszystko do odzyskania. Cierpliwie czekamy. Oczywiście można skontaktować się z supportem, na przykład telefonicznie, jeśli znamy język. Możemy porozmawiać, pisząc albo se tłumacząc na Google Translatorze, na czacie online. Czat online jest fajnym rozwiązaniem, ale najprawdopodobniej, najczęściej będzie tak, że pani na czacie online skierują nas na adres mailowy, bezpośrednio na support, żebyśmy i tak wykonali to, co powiedziałem. Zrobili takie zdjęcie, na kartce nasze zdjęcie, zdjęcie, a czy to będzie, przepraszam, selfie, zrobione ze zdjęcie z dowodem osobistym, imię, nazwisko, nazwa firmy, data. I te czynniki, te parametry muszą się znaleźć na takim dokumencie, jeśli chcemy cokolwiek tutaj zdziałać w tej kwestii odblokowania konta czy zmiany danych. Jeszcze jedna ważna informacja, tak na koniec sam. Nieraz ludzie pytają się, czy udziały podlegają jakimś dziedziczeniu i tak dalej. Oczywiście w zakładce ustawienia dane osobowe, kiedy wejdziemy i zjedziemy na sam dół, mamy coś takiego jak spadkobierca. Tam możemy wpisać dowolną ilość osób i zapisać imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Imię, nazwisko, telefon, adres mailowy. Te dane są potrzebne nam do ustanowienia spadkobierców dla naszego konta w wypadku, gdyby coś nam się wydarzyło. Warto to uwzględniać, ponieważ często się zdarza, że wiele osób w podeszłym wieku otwiera sobie konta, albo jest otwierane im konto. No i po prostu to dziedziczenie warto po prostu uwzględnić, warto wpisać na naszym koncie tą informację. To tak pokrótce te informacje, które chciałem Wam, drodzy się Państwo, przekazać. To właściwie wszystko. Chyba, że macie jakieś krótkie kilka pytań,
oczywiście dotyczących programu partnerskiego, to możecie teraz na czacie napisać dosłownie 3-4-5 minut maksymalnie, a jeśli nie, to po prostu zakończymy dzisiejsze spotkanie. Ja poczekam chwilę na czacie. Chyba, że nie macie, to napiszcie, że po prostu nie mam pytań i wtedy ewentualnie możecie na Skype'ie pisać do mnie prywatnie. Jeśli są jakieś pytania, to wtedy postaram się, jak tylko będę mógł, odpowiem każdemu. Ok, widzę, że pytań nie ma, więc dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że... A jest, dzięki Mariusz, ok, za webinar, super. Ja też dziękuję, cieszę się Stefanie, że byłaś, że widzę, że tutaj też zaprosiłaś trzech inwestorów, czyli was było w sumie czterech. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Może jeszcze na koniec włączę film, ten, który już puszczałem na początku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.